tu niemal. Ostatnio rozpakowywaliśmy naszego nowego Chromebooka HP 14G6. W dniu dzisiejszym spróbujemy go uruchomić po raz pierwszy. Niby już było to pokazywane na przykładzie Acera, ale tym razem mamy Chromebooka, który został sprowadzony z Holandii, wobec czego ma inną wersję językową. Zobaczymy, czy tu pójdzie nam wszystko łatwo i automatycznie, czy pojawią się być może jakieś problemy. Potem oczywiście połączymy go z naszą myszką, żeby to wszystko szybciej działało i oczywiście z telefonem. Zobaczymy, czy system sam wstanie. Tak jest. Czyli po otwarciu klapki, kilku sekundach czekania, pojawiło się ekran startowy, który nas wita. Mamy tutaj napis, że jesteśmy... A, myszka jeszcze przecież nie działa. W Holandii spróbujmy to zmienić. Czy znajdziemy gdzieś tutaj coś, co wygląda jak Polska? Może się da przesunąć. Tak, wystarczy wcisnąć P i przeskakujemy do kraju, które zaczynają się na literę P. I no cóż, chyba mamy mały problem. Nie widzę tutaj języka polskiego. Jest portugalski. Jest polski. Pols. No proszę. Ok. Polski, klawiatura międzynarodowa amerykańska, czyli ten układ, który mamy na szczęście w tym Chromebooku i ten, którego używamy na co dzień w Polsce. No i myślę, że dalej wszystko pójdzie tak, poszło poprzednim razem, czyli szybko i bez problemu. Rozpoczynamy. Musimy się połączyć z siecią. Zobaczymy, czy dobrze zapamiętam hasło, ponieważ nie jestem w tej chwili w swojej sieci domowej. No cóż, jak będzie jakiś problem, to... Nie, czyli źle zapamiętałem hasło, wobec czego uruchomię swojego hotspota. Myślę, że tym razem nie będzie problemu. Swoje własne hasło. Pamiętam? Tak jest. Tak, mieliśmy uprzednio warunki dotyczące korzystania z systemu. Zaakceptuj. System od razu sprawdza, czy są dostępne aktualizacje. W razie potrzeby je pobierze i pewnie tym razem tak będzie. Wobec czego może to chwilę potrwać. Zaraz zobaczymy. Na szczęście jestem tutaj w dobrym zasięgu. Zaloguj się na Chromebooka. Oczywiście musimy zalogować się swoim loginem do Gmaila. Oczywiście na telefonie automatycznie wyskoczyło nam powiadomienie o połączeniu się z nowego urządzenia. Nowe urządzenie uzyskało dostęp do Twojego konta. Ponieważ jest to nasze urządzenie, więc się oczywiście tym nie przejmujemy. Synchronizacja Google. Tak, sprawdź opcję synchronizacji, zaakceptuj. Oczywiście znowu mamy tym razem warunki użytkowania usługi Google Play. Więc... zaakceptuj. I proszę Państwa, system się uruchomił. Dokładnie tak jak ostatnio. Pojawiła się aktualizacja, co widać. Spróbujemy zaraz sparować myszkę, żeby nam się wygodniej tutaj wszystko obsługiwało. Od razu nam się otworzyła nasza poczta. Pojawiły się tutaj nowe informacje na temat Chromebooków. Oczywiście okno ustawień, tak jak mieliśmy ostatnio. I cały czas nam się pojawiają nowe aktualizacje. Spróbujmy wobec czego podłączyć myszkę. Przechodzimy w tryb parowania na naszym Logitechu. Tutaj Bluetooth.
szuka urządzeń. Mamy naszą myszkę M720 Triathlon. Próba połączenia. I myszka już nam działa. Całe użytkowanie systemu się staje dużo łatwiejsze. Prezentację już ostatnio oglądaliśmy, tylko sobie przypomnijmy, że tutaj, gdzie normalnie w Windowsie jest menu Start, tutaj mamy szybkie otwieranie aplikacji, okno powiadomień takie samo jak to, które znamy z górnej belki Androida, pojawia się w tradycyjnej formie po prawej stronie ekranu. Można je wywołać klikając na zegar. No i oczywiście okno ustawień z informacjami o tym, jak należy dostosować Chromebooka do siebie. Mamy tutaj aż 7 powiadomień. Tutaj wszystko nam się po kolei aktualizuje. Pojawiła się aktualizacja do nowszej wersji Chrome OS-a. Zróbmy wobec tego to. Sprawdź dostępność aktualizacji. Czy chcesz kontynuować dalej? Prawie pół gigabajta do pobrania. Teraz się będzie to wszystko powoli aktualizowało. A my sobie jeszcze włączymy w międzyczasie może Linuxa, tak żeby to wszystko już nam sprawnie działało, czyli w oknie ustawień mamy opcję Linux Beta, wystarczy kliknąć włącz. Będzie przez chwilę oczywiście pobierał pliki dodatkowe, które są potrzebne do tego, żeby uruchomić podsystem Linuxowy tutaj wewnątrz piaskownicy w naszym Chromebooku. Jak widać, kupno Chromebooka z zagranicy w zasadzie nie powoduje żadnych problemów, jeżeli chodzi o konfigurację. Można bardzo łatwo przestawić język na polski. Bardzo fajne jest to, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Chromebook od razu zastał ustawienia z mojego poprzedniego Chromebooka. Od razu ustawiła się tapeta. Z tego, co widzę, pojawiły się także aplikacje te same. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, mamy na przykład Kindle Cloud Reader, z którego na tym Chromebooku jeszcze nie korzystałem, a na poprzednim już tak, wobec czego aplikacje także są synchronizowane, podobnie jak wszystkie inne rzeczy. Dzięki temu, że teraz mamy dwa Chromebooki, będziemy mogli zrobić sobie niedługo porównanie tych urządzeń, zobaczymy, jak się sprawują pod obciążeniem, porównamy także je do zwykłego komputera, do zwykłego laptopa stacjonarnego i wtedy będziemy mieli pełen obraz. Co prawda jeszcze nie robiłem review tych komputerów, ale skoro właśnie zamówiłem drugiego i właśnie go Wam pokazuję, to znaczy, że te komputery naprawdę zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Przede wszystkim swoim długim czasem działania, to też właśnie sobie porównamy, czy faktycznie obiecywane przez producenta kilkanaście godzin pracy ma pokrycie w rzeczywistości. Czyli długość pracy jest duży plus, szybkość i bardzo przyjemne użytkowanie tego systemu. W zasadzie on działa, jest to przeglądarka internetowa po prostu, wobec czego wszystko tutaj naprawdę chodzi. On nie potrzebuje dużych zasobów, jeżeli chodzi o zasoby lokalne. Ale właśnie dlatego porównamy sobie, jak będzie pracował taki komputer przy bardziej ambitnych zadaniach, takich, które wymagają mocy obliczeniowej od samego komputera. I zobaczymy, jak wtedy sobie te urządzenia dadzą radę. Na razie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę i kliknijcie subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będziemy omawiali coraz to nowe funkcje Chromebooka. Na pewno niedługo wspomniane już przeze mnie porównania. Gdzieś tam na koniec oczywiście będziemy dążyli do review tych komputerów, ale jeszcze w międzyczasie zajmiemy się takimi rzeczami jak górka grafiki, jak rysowanie. Podłączymy do tego komputera tablet graficzny i zobaczymy, jak sobie poradzi z takim zadaniem. Dzięki.